Jeszcze jedno sygnalizowane pytanie dotyczyło ochrony środowiska i jakości życia nas jako mieszkańców Wodę. Jak daleko są posunięte rozmowy czy działania odnośnie redukcji hałasu z terenu, z instalacji produkcyjnych Sona Montfort S.A. Już powiem stąd moje pytanie. Stąd, że z dobrze poinformowanych źródeł dowiedziałem się o spotkaniu, które odbyło się między przedstawicielami naszego jak gdyby miasta, między przedstawicielami Sona Montfy i słyszałem również, że byli przedstawiciele władz naczelnych Ciechu z Warszawy. Nikt o tym nie był poinformowany z osób bardziej zainteresowanych, czyli nas, i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie ustalenia zostały poczynione, abstrahując od tej odpowiedzi, którą otrzymaliśmy jako zarząd osiedla Montfy od władz spółki, pod którym to pismem podpisał się pan Jarosław Czerwiński. Ja mogę odpowiedzieć, bo tak, byli na tym spotkaniu przedstawiciele osiedla Montfy, jako mieszkaniec, który na co dzień dotykam tych samych problemów, bo wszyscy już słyszymy te hałasy. W imieniu tutaj prezydenta wziąłem udział i zorganizowałem to spotkanie, natomiast powiem, jakie oczywiście brałem też informacje pod uwagę, jakie miałem od mieszkańców, ale że samo zamieszkuję, to rozumiecie państwo, że ten sam problem i w moich obszarach jest, tak? Natomiast to nie byłem może naczelny władze Ciechu, był dyrektor od inwestycji i pani dyrektor od ochrony środowiska z Warszawy i prezes tutaj zakładu pan Jarosław Czerwiński. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w przeciągu tych ostatnich 2 lat. Oni jakby zakład co dzień płaci karę naliczane przez WIOŚ i ma świadomość tego, że te problemy technologiczne, które w tym zakładzie występują, one nie są do dzisiaj rozwiązane. Natomiast, jeszcze była jedna ważna osoba, był przedstawiciel firmy, która dostała zlecenie od Ciechu na wyłapanie źródeł hałasu w zakładzie. Tak? I tutaj może najważniejsze chyba rzeczy, które powiedział, to ten pan, tak? Który mówi, że to jest jakby pierwszy etap, który oni do końca grudnia chcą zakończyć. Znaleźli kilka źródeł hałasu, kilka rzeczy wymagają poprawy, takie jak tłumiki na dziale. Kalcynacji, tak. Rozmawialiśmy też o tym, ja takie sygnały miałem, że tam jest jakiś problem. I zapowiedź jest taka, że do końca grudnia mają pieniądze, bo ja to spotkanie chciałem też zorganizować ze względu na to, że doszedł taki sygnał, że Ciech nie chce dać pieniędzy warszawskich na te działania, natomiast to jest nieprawda, zapewniają przedstawiciele, że są pieniądze, że mają świadomość, płacą kary i muszą jak najszybciej się poradzić z tym problemem, więc do końca grudnia pierwszy etap może zostać zakończony i w zależności od efektów, jaki on przyniesie, rozpocznie się drugi etap wyłapywania tych hałasów. Twierdzą, że najważniejsze źródła hałasu są tutaj zdiagnozowane, tak, i do końca grudnia te hałasy powinny, że z końca grudnia powinniśmy odczuć zdecydowaną poprawę. Tak? I trzymamy ich za słowo i jakby w styczniu ponowimy to spotkanie, żeby się dowiedzieć, oczywiście na pewno będziemy słyszeć, tak? Też, jakie są efekty tych działań. Ale tam też co chyba najważniejsze jest, że jest dobra wola, że prezes wyraźnie podkreślił, że bardzo im zależy, że tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że przy okazji, tak powiem, rozmawialiśmy też szerzej o ochronie środowiska, przy okazji, jak już można było rozmawiać, rozmawialiśmy też o Białym Morzu, które są reprezentowane w tym roku kolejne kilka hektarów. Także w przeciągu kilku lat praktycznie całe Białe Morze mają być pokryte tam taką 80-centymetrową warstwą ziemi, na której będzie posiana trawa, więc też zniknie troszeczkę, czy ograniczy się ten problem pylenia z Białych Mórz, tak? Rozmawialiśmy także o nasadzeniach na tych wałach, które
które można by było dokonać. Ciech powiedział, czy przedstawicieli powiedzieli, że dokonają analizy. My ze swojej strony też zastanawiamy się, co możemy zrobić, tylko że my nie jesteśmy właścicielem samych wałów, więc możemy gdzieś tutaj w okolicy spróbować wpisać się w jakiś projekt unijny i to będziemy chcieli zrobić. Także to tak pokrótce, rozmawialiśmy też, nie wiem czy to Państwo, o płocie, który na samym wjeździe, tak, do zakładu nie wygląda zbyt dobrze i tutaj też są takie informacje, że zakład myśli pod kątem bezpieczeństwa, ja znowu tak spoglądam z punktu widzenia estetyki, tak dokładnie, płynie się odleciał, fatalnie to wygląda, więc oni też o tym myślą i to dobrze gdzieś tam wróży na przyszłość.